Czołem żołnierze, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals. Dzisiaj pogramy sobie niemieckim spadochroniarzem. Ja wiem, prosicie o Ruska. Myślę, że będzie w kolejnym odcinku, ze względu na to, że muszę przede wszystkim przypomnieć sobie do niego pasy, bo niestety jest to na innym koncie. No i dawno nie grałem, w sumie od ostatniego odcinka Ruska, no to możecie sobie to mniej więcej tam przeliczyć, ile to wyjdzie, ale myślę, że z 2,5 roku to tak leciutko. Mam nadzieję, że to konto w ogóle jeszcze istnieje, bo też w sumie nie wiem, czy Reto nie usuwa po jakimś czasie kont. Dobrze by było, gdyby nadal istniało. Bo by była lipa, jakby przestało. A tam trochę jednak PPS-a miałem, jakieś tam inne rzeczy, więc byłby Lipton, jakby to zniknęło. Dobra, ustawmy się już tutaj. Póki co cisza. Jezus, mam słabo zmodowaną tą broń, niestety. O, zniszczyłem koło, super. Dobra, o, dobra, Gizzy go zabił. Tu jakiś ziomek podbiegał przed chwilą. O, mówiłem. Ale tylko my B3 tracimy w sumie, to trochę lipa. No Jezus, jak go tam zabić? Aj, karamba, skąd ten snajper w ogóle? Nie wiem. Ja nie wiem, skąd ten snajper mnie dziabnął tam. Czy utrzymamy to C3 czy nie? Chyba nie. Ja może by tak B3 zamknął teraz, patrzcie to. Patrzcie jaki. Jaka zmiana, jakie podanie, kurde, za plecy. Tylko że ich tu 5 jest. Trochę lipa. Ale myślę, że do zrobienia, co? Nie, niedobrze, niedobrze. Dobrze, że oni nie byli zbyt rozgarnięci, to... Tu jest gościu. Boże, trzeba przeładować. Nie umiem z tego FMG strzelać jeszcze. Może się kiedyś nauczę, ale na razie chyba nie prędko. Dobre trafienie tym henszelem. Bardzo dobry wręcz bym powiedział. Aż jestem trochę w szoku, że tak. Dobrze gościu tą bombą trafił. Dobra. Chociaż przez chwilę go zatrzymałem, więc teraz można podbiec do budynku. Dużo botów tu biegnie i to jest. I to jest trochę lipa. Bo zaraz tu będzie odwet. No jest, nie umiem z tego trafić. Tu jest jeden. Dobra. Jezu, czemu w ogóle ten recoil ma taki śmieszny w prawo? No i w plecy. Ten, ale jeszcze w plecy mnie strzelał, więc i tak bym nie żył. W ogóle czemu ten bot się tam tak ustawił? Dobra, a myślałem, że on nie będzie jechał w tamtą stronę finalnie. Bo ziomek tak się zawahał mocno. What? Nie wiem, co tu się wydarzyło, trudno. Dobra, wbijamy na to B3. Na twardo. Nie, serio, nie umiem z tego FMG strzelać. Muszę go sobie chyba inaczej wymodować. Bo ja go i tak modowałem tak na lipę, żeby zobaczyć w ogóle.
Mam wrażenie, że nad nami jest jakiś gościu. No znowu jest 3 na 3. Jeszcze skądś do mnie strzelają, nie wiem skąd. Co? Ten spadochron otworzyłem pół metra nad ziemią? A co to, Warzone jest? Dobra, jest ich tu gdzieś trzech. Aj, się odwróciłem akurat! A on trafił tak idealnie w cymbał. Może nasi to C1 chociaż przejmą. To byłoby dobrze. Dobra, i tak pierwsze miejsce jest, ale... 14-3, no nie no, zdecydowanie byłoby lepiej, jakbym miał inaczej zmodowaną tą broń. Albo MP40. Jednak kurde, MP40 jest chyba najbliższa mojemu sercu, jeżeli chodzi o... No kurde, musiał ten cymbał w dół dać? Ten się tam rozłożył, kurna. Powiem, palcem pokazuję na ekranie, jak wy tego nie widzicie. W sensie mojego palca na ekranie, nie? To co, jeden chyba przejęte, co? Nie, jeden typ tam to przejmuje. No dobra, zrzucę się i mu pomogę. Bardziej, że oni tutaj się wlekli. Dobra, zdech, zdech. To ja sobie wtedy wezmę to autko. Bardzo chętnie. Zwiadowczy wózik. Zastanawiałem się, jak będę mógł go zabić, bo... W tym niemieckim jest to lepiej rozwiązane, w sensie od razu widać, gdzie strzelać. A to tak właśnie nie do końca. A to nie, niemieckie to nasze, sorki. No nie mów, że mi minę tu podłożył. Już myślałem. No dobra, jedziemy, nie? Jedziemy na P4 wtedy. Taką furmanką to ja się mogę bawić. W zasadzie to jest czołg, można by powiedzieć. Ma wieżyczkę jak w czołgu. W zasadzie to czołg. No bo wozem opancerzonym to już tego raczej nie nazwiesz. Choć z drugiej strony BWP też może mieć wieżyczkę, nie? A czołgiem nie jest. No ale to na pewno nie jest pojazd zwiadowczy, no bez przesady też. Pojazd upancerzony, okej. Okay. Pojazd zwiadowczy... No chyba, że wy macie jakieś inne zdanie, to dajcie znać, bo jestem ciekaw wasz. No strzel w niego. O Jezus, ale to trafić trzeba, panie kolego. Dobra, już go podwiozą. Mam nadzieję, że O2 nie stracimy w tym momencie. Bo my sobie tutaj tak luzacko jedziemy. Ty, ja może by stanąć od strony O2. Po co ja mam szturmować? Pozabijajmy sobie. Nie będę jechał tu w takim razie. Pojedziemy na drugą stronę rzeki. O ile oczywiście jakaś mina tu nie będzie po drodze stała, bo to też jest jakby bardzo prawdopodobne. Tylko, że najgorsze jest to, że ten mi zabrał, kurde, prowadzenie tego pojazdu, w sensie takim, że do działka nie mogę wejść już teraz, nie? I to jest trochę lipa. A nasi to B4 jeszcze przejmą i tyle będzie z tego mojego, właśnie. Tego mojego bicia ich tutaj. No, jacyś przeciwnicy, coś. No tak średnio stanąłem w sumie.
Ten bota chciał zaszlachtować jakiś gościu tam. A coś mu tak średnio to wyszło w sumie. No dobra, podjedźmy bliżej, skoro nasi to i tak przejmują teraz. To nie ma sensu, żebyśmy chyba tak daleko stali. I teraz, w którym ja się miejscu utopię, a w którym nie, już nie pamiętam. Chyba tak to się jechało. Coś takiego, nie? No jeszcze coś tam pamiętam. O, widzę, że tutaj wysepkę teraz zrobili, że można sobie przejechać. Wcześniej na pewno nie było. No, no! Co, jedziemy z nimi, nie? Z tego RPG-a to trzeba uważać. Dobra. Ziomek z tej wieżyczki na górze wyszedł. Ja nie mam nic przeciwko w sumie, bo ja sobie teraz będę ich... tutaj podgryzał w takim razie. Widzę, że oni niechętnie, żeby... Gdzie jedziesz, paruwo? Dobra, teraz jedź. No i czemu on mi odjechał? Gdy bezsens jest totalny, nie? Z niektórymi ludźmi. O, bo głupi jest też dla mnie to, że jak ktoś wsiada do tego, to to się zatrzymuje, nie? Bo przed chwilą tak było, że jak on wsiadł, to ja nie mogłem się ruszyć w ogóle. Expa chociaż nabijemy. Jedziesz, gościu, czy co ty robisz? No jedź na to B3 już, jak już i tak. Dobrze chociaż tyle, że naprawił to. Dał to, to chociaż tyle dobrze. Tyle pomocy jego. Strasznie zawieszenie wywalone jest w tym aucie. Nie, to zawieszenie ewidentnie. No stój tu, gdzie jedziesz! No musi wjechać na punkt, nie? Ciekawe, czy ktoś będzie tak po prostu z góry zbiegał. No boty na pewno, no to... No tak, aha, on nic nie zadał nam po prostu tym. My tak średnio oni też obijają nam pancerz. Nie wiem skąd tu strzelają swoją drogą, ale... tu jakiś gościu strzela. Patrzcie, co tu się stało w ogóle, ilu ich tam było? No chyba wszystkie boty się zebrały, nie? Już nie ogarnąłem, co tam się dzieje. Totalnie nie ogarnąłem. To nie zmienia faktu, że... stajecie sobie takim zwiadowczym, kurde, pojazdem i niszczycie, nie? Więc to jest trochę... trochę OP, mi się wydaje. Trochę jednak OP. No i ciekawe, co oni teraz zrobią na tym B3. Sobie tak na lipę mogę postrzelać właśnie, to kogoś trafię. Zastrzelić na pewno nie zastrzelę, ale... no, trzeba uważać, bo oni też latają. Jedzie coś. Jedzie coś, słuchajcie, więc trzeba... trzeba się przygotować. Gdzieś
tam biega. Niestety niewiele widzę, więc tak za porówką bardziej strzelam. Kurde. Ale tak czułem, że ten granat w końcu wpadnie, nie? Ale by dwa i tak mamy przejęte, to tyle dobrze. Trochę im krwi napsuliśmy tym sposobem. Nie chcę zrzucać się na B1, bo według mnie nie ma to w tym momencie sensu. Lepszym jest jeszcze raz odbicie tego B2 i dopiero wtedy zrzutka na B1. Chociaż nasi może. Bo wszyscy Ruscy się teraz cofają. Jezus. Ej, karamba. Nie wiem, co ci Ruscy robią. Dobra, rzucajmy się na to B2 jednak. Jednak moje przeczucie... No... Przeczucie zdecydowanie lepsze jest niż to, co robię. Więc cóż... Trudno. MP40 widzę na górze. Dobrze. Daj to MP40. I jedziemy z nimi teraz. Jednak tylko MP40 bym grał. Tylko i wyłącznie. Bo z tej broni jakoś tak czuję się dużo pewniejszy. No to nawet nie ma co chyba porównywać. Tak myślę. Czekajcie, bo tu... W środku, nie? W środku jest ten jeden gościu. Dobra, Madmat nie żyje. I teraz, żeby nasi zaczęli... sobie powolutku przejmować, ale go porobiłem, co? Nie wiem, czy to nasz, dobra. Czyli on wybiegł od naszego APC-ka. Dobra, tego nie widziałem tutaj, Red Army Mena. Nie jestem zbyt dobrym strzelcem przez okna, więc właśnie. Muszę uważać. Oni tam APC-ka na 100% mają, bo za dużo tych botów tu biegnie. Kurde. No, mówiłem, APC-ka mają, patrzcie. Odjeżdżał. No, kurde, nie myliłem się. Dobra, trzeba zeskakiwać, lecimy po to B1. O, tu myślę, nie ma na to czekać. Ktoś do mnie strzela od pleców. Naprawdę zabrało mi HP, mimo tego, że spadochron się otworzył? O, Jesus. Dobra, jeden na jeden jest. Tylko nie mam bladego pojęcia, gdzie ten jeden jest, nie? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest, ale... Piętro wyżej był. Tu nasz, dobra. A pecek podjechał. Dobra, pecek ostrzelany, więc tutaj raczej nie powinni się respić przez chwilę przynajmniej. Do mnie strzela. No. Koprech. Gdzie on był? A tam w domku, w oknie siedział. No dobra. To tam faktycznie nie, tego nie widziałem, nie? Bo trochę mi krzaki zasłaniały. A on mógł moje stopy na przykład widzieć, nie? I to jest to. No skacz. Ileż można czekać na ten wyskok? No. Dobra, tu jest tych Rusków pełno. Nie wiem,
tu, czy po tej stronie? No gdzieś ich widziałem. Czy słyszę ich na pewno cały czas? Dobra, bo jeden chyba nasze, co? Za płota nie przejmę. Ale wbiegnę sobie, o właśnie, naokoło, pyk. Ja to nasz. A ja do niego z Dektrejewa tutaj cisnę. I dobrze, słuchajcie, i dobrze, wygrana. Wygrana, wygrana, także zaraz podsumowanko. No i mamy nasze podsumowanie, 9200 kredytów zarobionych. 1876 expa dla Franciszka, więc no, tak całkiem spoko. Pierwsze miejsce 1012 wyniku, albo 1012 po prostu, 7 zdobyć, 37 na 9 kada, więc całkiem spoko to wyszło w sumie. No najwięcej żeśmy gdzieś tam napykali tym pojazdem zwiadowczym jednak. Czyli tak, mamy 9000 do przodu, a ile do tyłu? 2000, czyli 7000 na plus. To jest całkiem spoko zarobek, tak uważam. Całkiem spoko zarobek. Okej, słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, no i oczywiście subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Pamiętajcie też, że jest możliwość wspierania mojego kanału w tworzeniu nowych treści. Informacje znajdziecie w opisie. Także dzięki wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.